I rozpoczynamy gorące pytania. Maciej Wolny, kłaniam się Państwu. Witam serdecznie moich i Państwa gości, którymi są pan profesor Lech Jaworski, Porozumienie. Panie profesorze, dzień dobry. Dobry, kłaniam się Państwu. I pan profesor Bogusław Liberacki, poseł Parlamentu Europejskiego z Grupy Socjalistów i Demokratów. Panie profesorze, kłaniam się również. Dzień dobry. Witam serdecznie panów. No i witam naszych oglądaczy, można tak powiedzieć. Naszych oglądaczy, naszych widzów. Witamy również panowie. Zaczynamy naszą rozmowę od informacji, które pojawiły się wczoraj, bo podczas wczorajszej konferencji prasowej zaprezentowana została ustawa o obronie ojczyzny. No i posłuchajmy może na początek naszej debaty, co na jej temat mówi wicepremier Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jest to ustawa, która ma stworzyć podstawy prawne, także stworzyć instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii, zarówno jeżeli chodzi o jej skład osobowy, jej wielkość, jak i jeżeli chodzi o jej uzbrojenie. Sądzę, że nie trzeba tutaj tłumaczyć dlaczego. Wprowadzamy też nowe pojęcia dotyczące na przykład form służby wojskowej. Obok zawodowej służby wojskowej, obok terytorialnej służby wojskowej wprowadzamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. A więc zwracamy się do ludzi młodych, do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej przyszłości, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim. A do tego możemy dorzucić jeszcze szybszy wzrost nakładów obronnych w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowania, możliwość nabywania sprzętu przez wojsko w drodze leasingu i tak dalej. Kilka ciekawych pomysłów tutaj się pojawia, ale jak panowie ze swojej perspektywy oceniacie to, co zostało zaprezentowane i czy wiecie, dlaczego właśnie ta ustawa o obronie ojczyzny się pojawiła w takim, a nie innym momencie? Myślę, że to pytanie retoryczne, ale chyba warto również i na nie odpowiedzieć, żeby ocenić całokształt tej sytuacji. Profesor Bogusław Liberacki. Otóż ta ustawa była zapowiadana chyba od pewnego czasu. Pamiętam, już kilka miesięcy temu mówiło się, że będzie przygotowana ustawa o obronie ojczyzny i należy do tego odnieść się moim zdaniem następująco. Po pierwsze, z dużym zadowoleniem, że jest projekt ustawy. Po drugie, chciałbym, żeby ten projekt ustawy nie podzielił naszej klasy politycznej, ale raczej połączył, czyli chciałbym, żeby tego bym oczekiwał, że poprawki do niej, propozycje dobre może wnieść także opozycja i pamiętajmy, że ta opozycja w polskim parlamencie jest dość mocno zróżnicowana. Nie ulega wątpliwości, że debata nad tą ustawą właśnie teraz, dzisiaj, kiedy wiemy o tym, że armia jest bardzo nam potrzebna, że jest potrzebna nam armia większa, jest nam potrzebna armia lepiej wyposażona i trzeci element, o którym w tym wprowadzeniu nie było, mianowicie armia sprawnie dowodzona i w sensie tym politycznym, zwierzchnictwa, jednoznacznie określone kompetencje, jak i w sensie wojskowym, struktur wojskowych, jednoznaczna odpowiedzialność. Wiadomo, kto za co odpowiada, kto komu wydaje polecenia. I armia, która byłaby związana bardzo mocno ze całą strukturą NATO, w tym także z tą częścią europejską NATO. W styczniu prezydent Francji Emmanuel Macron, ponieważ teraz jest francuska prezydencja w Unii Europejskiej, położył wielki nacisk właśnie na przemysł obronny, na obronę, na zdolność wojskową Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby ta ustawa dawała taką możliwość szerszej współpracy i wzmocnienia także krajowego przemysłu zbrojeniowego. Mamy bardzo dobre tradycje, myślę, że wciąż mamy jeszcze profesjonalistów, także chciałbym, żeby to rzeczywiście przyczyniło się i debata nad tą ustawą przyczyniła się do zasypania tych wielkich konfliktów, różnic, sporów w polskim Sejmie, bo rozmawiamy o armii, która oby nie była potrzebna, ale nie będzie, żeby prawdopodobieństwo, że będzie potrzebna, jest mniejsze, jeżeli ona będzie wielka, silna, sprawnie zarządzana. No i oczywiście utrzymana armia przez decyzje polityczne w dobrych sojuszach. Jesteśmy w najlepszych możliwych sojuszach, czyli w NATO i także w Unii Europejskiej. Ale często, tak? Też powtarzamy powiedzenie, chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Ono jest bardzo aktualne w obecnej sytuacji. Do tego właśnie prowadzę, że potrzebna jest silna armia, dobrze uzbrojona, która by budziła respekt i zniechęcała do tego, żeby się w nasze sprawy wtrącać. Pamiętajmy, że to, co staje się teraz na naszych oczach w tych dniach, to jest rozszerzenie się Rosji na Białoruś, bo to jest fakt.
To będzie ten wielki agresja, moim zdaniem, tak przynajmniej prezydent amerykański mówi, na Ukrainę agresja się już rozpoczęła i żądania prezydenta Rosji, żeby NATO ograniczyła swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. No i zagrożenia państw bałtyckich. Także z tego punktu widzenia jest nam potrzebna armia. I dobrze, jeżeli będą również zdywersyfikowane źródła kadrowe. Nasza armia musi urosnąć. Panowie, to teraz pytanie do pana profesora Lecha Jaworskiego. Jak pan ocenia i jakie nadzieje wiąże z projektem ustawy o obronie ojczyzny? I czy w ogóle są te nadzieje? Czy uważa pan, że ta ustawa jest potrzebna? Czy zakres tych zmian, tych nowości, które mają zostać wprowadzone, do pana przemawia? Zacznę od tego, że trudno mi jest cokolwiek dodać do wypowiedzi pana profesora, mojego przedmówcy, ponieważ zgadzam się z każdym słowem tutaj wypowiedzianym. Oczywiście, że armia jest nam potrzebna. Oczywiście, że wszelkie dywagacje, wystąpienia i kontestacje dotyczące tego, że trzeba oszczędnie podchodzić do modernizacji i siły polskiej armii stają się całkowitym anachronizmem wobec rzeczywistości, jaka się pojawiła na naszych granicach. I co prawda nie znam szczegółowych zapisów tej ustawy, znam ją na tyle, na ile znamy ją wszyscy właśnie z wystąpień politycznych w mediach. Ale uważam, że sama ta ustawa powinna być po pierwsze przyjęta. Po drugie, niewątpliwie pojawią się tam propozycje poprawek i te poprawki powinny być merytoryczne, a również i ze strony wnioskodawców merytorycznie ocenione, a więc w ramach zgody narodowej, bo mówimy tutaj o życiu i bezpieczeństwie naszego kraju. Musimy mieć świadomość, że wraz ze zwiększeniem liczebności Armii Polskiej, bo no, tutaj jest pomysł, aby była ochotnicza służba wojskowa, to dobrze, bo wprowadzanie znowu zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej nie byłoby w świetle funkcjonowania dzisiejszych sił zbrojnych na świecie jakimś najlepszym pomysłem. Ale no właśnie o to chcę zapytać, panie profesorze, na chwilę tutaj się zatrzymajmy, bo taki też sondaż został przeprowadzony, Ibris dla Radia Z, i tam zapytano, czy powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Zobaczmy, jakie odpowiedzi padły tutaj, łącząc te pozytywne i te negatywne odpowiedzi. Mamy takie statystyki. Ponad 43% badanych uważa, że Polska powinna przywrócić taką służbę obowiązkową. Odmiennego zdania jest ponad 52% respondentów. Pan profesor, rozumiem, tutaj do pana profesora Lecha Jaworskiego się zwracam, jest przeciwny temu obowiązkowi. Uważam, że taki ruch byłby nieefektywny. Chcę zwrócić uwagę, że nie samą liczebnością armia żyje, a armia, żeby funkcjonowała sprawnie, musi być zmodernizowana, musi mieć sprzęt, musi mieć odpowiednią logistykę. Tak jak powiedział pan profesor, musi mieć odpowiedni system efektywnego zarządzania. I też taki przykry przykład z przeszłości. No, w 1939 roku liczebnościowo armia polska nie odbiegała od armii inwazyjnej niemieckiej, więc samą liczebnością armia nie funkcjonuje, a doprowadzenie do powrotu do zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej jest anachronizmem i mogłoby generować tylko niepotrzebne koszty i zbędne kłopoty. Natomiast pomysł ochotniczej służby wojskowej jest już pomysłem dobrym, zwłaszcza że zgłaszać się będą, a na pewno będą się zgłaszać do tego ludzie wiedzący, o co chodzi, i zdeterminowani, którym da się zapewnić odpowiednie zaplecze, bo to jest podstawowa sprawa. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza, bo armia musi być nowoczesna. Czy podobne zdanie ma pan profesor Bogusław Liberacki? Czy pan się zgadza z tym, że niepotrzebnym anachronizmem byłoby wprowadzanie obowiązkowej służby wojskowej? Może wręcz przeciwnie, panie profesorze. Nie, tutaj podzielam pogląd i muszę być może pana redaktora zasmucić, bo tym razem ja się zgadzam też z panem profesorem Jaworskim. Nie wiem, czy pan nas zapraszał, żebyśmy się konfliktowali. Nie ma kłótni dziś, ale to dobrze, bo wystarczy nam tych kłótni, konfliktów gdzieś właśnie dobrze. W tej przestrzeni już też geopolitycznej. Właśnie niech ta ustawa będzie pierwszą, która skasuje kłótnie. Uważam, że nie ma uzasadnienia, nie widzę takiego uzasadnienia do wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej. Ta dobrowolna czy ochotnicza, jak kto woli nazwać, służba wojskowa byłaby moim zdaniem rozwiązaniem. Przynajmniej na początku, chyba żebyśmy mieli bardzo daleko posuniętą niechęć, ale nie sądzę. Rozwiązaniem wystarczającym, natomiast powinna być obudowana pewnymi uwarunkowaniami, że czas służby tej
dobrowolnej liczy się do okresu emerytalnego, do stażu pracy, do wysługi lat i tak dalej, czyli żebyśmy pokazali ludziom, służąc w wojsku ochotniczo, nie tracisz nic, jeżeli chodzi o to, co się nazywa pochodnymi z punktu widzenia właśnie przyszłej emerytury, stażu pracy, ubezpieczenia zdrowotnego, wszelkich uprawnień socjalnych, które każdy zdobywałby, gdyby wchodził w życie zawodowe. A zatem też zgadzam się z panem profesorem, że nam niepotrzebna jest wielkie setki tysięcy, nam jest potrzebna armia po prostu Panie sprawna. Profesorze, to jeszcze jedna kwestia w tej sprawie, bo tutaj słyszymy o podziale rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Czy w pana mniemaniu to również dobre posunięcie? Wie pan co, to tutaj muszę powiedzieć, że nie wiem, na czym to rozróżnienie polega. Tak jak powiedziałem, nie znam szczegółów tej ustawy, więc musiałby pan mi powiedzieć, na czym miałaby polegać pasywna służba wojskowa. Natomiast jeszcze Były kwestie, z tego co tam zdołałem się dowiedzieć, bo tych informacji też tak w szczegółach jeszcze nie posiadamy, że to będą właśnie różnice w kontekście szkolenia, że ta aktywna rezerwa ma być lepiej, częściej prawdopodobnie szkolona. Na te szczegóły jeszcze musimy poczekać. Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem i dość intuicyjnie od razu zaznaczam to rozróżnienie, to ja bym uważał, że lepiej skupić się i zainwestować wszystkie możliwe środki w aktywną służbę, niż robić jakąś półsłużbę, która może nie spełnić oczekiwań, jakie przed nią będą stawiane. I tutaj jeszcze chciałem koniecznie wrócić, bo pan profesor poruszył ten wątek, ale ja też chciałem się do niego stanowczo przyłączyć i podkreślić go, że rozbudowa polskiej armii powinna być skoordynowana, zsynchronizowana z działaniami powinna być traktowana również jako impuls dla polskiej gospodarki i inwestycji w tym zakresie. To jest niezmiernie ważna kwestia, która pozwoli polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu na rozwój i też na odpowiednie miejsce i wpłynięcie na rozwój gospodarki w ogóle. To też należy wziąć pod uwagę. Myślę, że to jest brane pod uwagę, bo to wydaje się, jak mawia klasyk, oczywista oczywistość, ale to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Wracając do tej dywersyfikacji, do tego rozróżnienia, uważam, że trzeba się koncentrować na skutecznych rozwiązaniach, a nie przyjmować półśrodki. Jeżeli dobrze rozumiem tą pasywną służbę wojskową, to będą właśnie jedynie takie półśrodki, które zmniejszą możliwości doinwestowania tej aktywnej służby wojskowej, która jest niewątpliwie potrzebna. To ostatnie pytanie w naszej rozmowie, pytanie gdzieś odnoszące się do tego, co już powiedzieliśmy na samym jej początku, czyli o tym, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ja chcę zadać pytanie, czy powinniśmy również w kontekście Polski zdać się na powiedzenie umiesz liczyć, licz na siebie. I tutaj pytanie do pana profesora Bogusława Liberackiego. Czy powinniśmy liczyć na siebie, czy możemy spokojnie liczyć również na sojusz? Musimy liczyć w pierwszej kolejności na sojusze i w drugiej kolejności liczyć na siebie. Właściwie kolejność, to jest każda enumeracja musi mieć, do czegoś się zacząć. To powinno iść z sobą równolegle. Czyli powinniśmy być postrzegani jako silny, sprawny, wiarygodny sojusznik. Pamiętajmy, że my rozmawiamy o potencjalnym zagrożeniu ze strony jednego z supermocarstw światowych. A zatem tutaj zostanie samym pozostawienie, dać się pozostawić osamotnianym. To może być los, który będzie bardzo nieprzyjemny. I to znów wypowiedź pana profesora Jaworskiego nawiązująca do roku 1939. Właśnie to było to poczucie osamotnienia. Ba, co więcej, jeszcze z drugiej strony najazdu. To jest rzecz najgorsza, która by nam się mogła zdarzyć. No i chciałbym, żeby również ta ustawa dawała szansę na to, żeby określić charakter armii, profil, jaki rodzaj uzbrojenia, jaki przyszłościowy teren działań będzie ważny. I żebyśmy nie tyle kierowali się wiedzą z wojen byłych, tylko zaczęli myśleć w dużej mierze o tym, jak może wyglądać wojna przyszłościowa. I co do tej tak zwanej pasywnej części wojska, tutaj również skłaniam się ku argumentom profesora Jaworskiego. Mamy wszak jeszcze Wojska Ochrony Terytorialnej. To jest coś w rodzaju takiej jeszcze nie armii, a już nie rezerwiści, czyli takie dopełnienie.
Dobrze natomiast... wyszkolone dopełnienie. Panowie, na razie stawiamy przecinek. Przepraszam, naszej rozmowie. Gdyby był zapis, że mogą być, dopuszcza się, ale nie wprowadza się, to wtedy nie profesor, potrzeba zmieniać ustawy. Profesor Bogusław Liberacki, profesor Lech Jaworski byli moimi państwa gośćmi, ale za moment w tym samym składzie widzimy się na antenie telewizji w Polsce.pl ponownie.